Hej, hej, z tej strony Agnieszka z Oplotki. Dziś zapraszam Cię do serii nagrań poświęconych rękodziele, a właściwie wycenie rękodzieła. Mam wrażenie, że dla wszystkich, którzy myślą o rękodziele w kategoriach nie tylko hobby, nie tylko relaksu, ale również takiej bazy do tworzenia działalności w oparciu o rękodzieło, nie obędzie się bez wyceny. I bardzo często jest tak, że boksujemy się z nią trochę, trochę walczymy, trochę się tak bijemy z tą wyceną. Co za drogo, a może za tanio? Jak za drogo, kto to kupi? Jak za tanio? Pomyślą, że chińszczyzna. Ta ciągła gonitwa myśli w naszych głowach sprawia, że niezależnie jaką cenę obieramy, nie jesteśmy z nią tak do końca pewni, pewne. Sprawia to, że bardzo uderzają w nas różnego rodzaju komentarze, hejt, właśnie komentarze pod tytułem co tak drogo? Co tak tanio, pewno chińszczyzna i tak dalej, i tak dalej. Uderzają one nie tylko w naszą firmę, w naszą działalność, ale bardzo często uderzają też w nasze poczucie wartości. Boimy się podnosić ceny, boimy się obniżać często też ceny ze strachu przed tym, co powie nasz idealny klient. I zaczyna się mętlik w głowie. Z wielką przykrością patrzę na to, co się dzieje w naszej branży i postanowiłam trochę pomóc. Podzielić się tym, do czego dochodziłam sama latami, abyś Ty mogła skrócić sobie co nieco drogę. Na pokładzie Oplotki na bieżąco znajdziesz dostępny przez cały rok e-book o wycenie rękodzieła i kurs o wycenie rękodzieła, ale w tym miesiącu postanowiłyśmy w naszym zespole, że przyjmiemy taki motyw przewodni, gdzie zapraszamy do dyskusji wokół tego tematu, aby jeszcze pogłębić temat. Niezależnie, czy już korzystasz z treści e-booka, czy już pracujesz naszym kursem i tu celowo mówię pracujesz, a nie pracowałaś, bo to jest ciągły powrót, ciągłe odkrywanie czegoś nowego, ciągłe przepracowywanie różnych tematów związanych z wyceną, ciągłe aktualizowanie też tych cen. Niezależnie czy pracowałaś już, czy to Twoje pierwsze spotkanie z tym zagadnieniem i czujesz takie, oh, w końcu ktoś powiedział to głośno. Zapraszam Cię na dyskusję wokół tego tematu. Na pewno znajdziesz odpowiednie linki z informacją w opisie, a jeżeli oglądasz to wideo tutaj na kanale YouTube, to duża szansa, że oglądasz je pierwszego dnia, kiedy wypuszczamy całą serię materiałów poświęconych wycenie rękodzieła. Zapraszam Cię na nią. Jest to seria podcastowa, ale tu na YouTubie będzie ją można też odsłuchiwać. Oczywiście zapraszam Cię do naszego podcastu, również pod tytułem Oplotki, ale automatycznie każdy z odcinków będzie wskakiwał tutaj na YouTuba, więc będzie go można sobie też odsłuchać. Codziennie o tej samej porze porcja wiedzy, takie paliwo do napędzania dyskusji wokół wycenę rękodzieła i zwieńczymy to wszystko właśnie konkretną datą, kiedy odbędzie się dyskusja wokół tego tematu ze mną na żywo. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, już pierwsze nagrania gotowe, są już przygotowane, także codziennie spodziewaj się kolejnych treści. Jeżeli pojawią się w Tobie pytania, to zachęcam Cię do komentarzy lub do bezpośredniego kontaktu na agnieszka@oplotki.pl. Bardzo chętnie takie pytanie zaadresuję w dedykowanym wideo lub włączę do naszej dyskusji na żywo, aby nie zostało bez odpowiedzi. Zostawiam Cię z jeszcze jedną refleksją, która jest mi bardzo bliska w temacie wyceny. To nie jest coś, co robimy raz, odhaczamy i odstawiamy na półkę. To jest coś, nad czym pracujemy cały czas w naszym biznesie. Choć chciałabym powiedzieć, że jestem już alfą i omegą w naszej działalności, którą prowadzimy tu w Oplotki już teraz całym zespołem od wielu, wielu lat. Chciałabym powiedzieć, że jestem na tym poziomie, kiedy problemy, wyzwania, trudności związane z wyceną mnie nie dotyczą. To nieprawda, ale jest mi coraz łatwiej stawiać czoła takim wyzwaniom jak inflacja, kryzys, Bóg wie jaka sytuacja dookoła nas. Dlaczego? Bo pokochałam wycenę rękodzieła. Nauczyłam się nad nią panować i z przyjemnością eksperymentuję. Nie podejmuję decyzji pochopnie, wręcz sprawdzam. Ale jednocześnie wytrenowałam w sobie taki mięsień odporności na to, co dzieje się na rynku, na feedback z rynku i czerpię z niego, aby dostawać informację zwrotną, czy moja wycena jest odpowiednia, zamiast traktować jako coś, co uderza we mnie jako człowieka, moją samoocenę, moje poczucie, że jestem świetnym twórcą. Zachęcam Cię, aby też wejść na ten poziom.
tam jest o wiele przyjemniej niż w obszarze boksowania się z wyceną rękodzieła. Ona będzie z nami zawsze. To wyzwanie będzie cały czas obecne w naszej działalności, więc lepiej znaleźć sposoby, by pokochać wycenę rękodzieła. To dlatego zapraszam Cię czy to do e-booka, czy to do kursu, czy to do bezpłatnych dyskusji takich jak ta, którą niedługo urządzamy, aby nie stać w miejscu, nie boksować się z tym tematem samodzielnie, ale dołączyć do wielkiej społeczności osób, które już pokochały tą wycenę i z powodzeniem budują działalność w oparciu o rękodzieło. Mam nadzieję, do zobaczenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz na agnieszka@oplotki.pl. Do zobaczenia podczas dyskusji. Hej, hej.